Przez kilka dni Ukrainki mieszkające ze swoimi dziećmi w Wodzisławiu Śląskim obawiały się, że będą zmuszone do przeprowadzki. Tak mogło się stać, bo Rada Miasta podjęła decyzję o przeznaczeniu pieniędzy na malowanie bursy, a nie na pracowników, którzy opiekują się uchodźcami. Trzeba było podjąć nagłe decyzje, żeby temu zapobiec. W innym wypadku kilkadziesiąt osób musiałoby się przenieść w inne miejsce. To są matki z dziećmi, ale to są osoby pracujące. Jest kilkanaście osób pracujących w Wodzisławiu. Jak one nagle miałyby zostać przeniesione? Dzisiaj o dalszym losie osób, które trafiły tutaj, uciekając przed wojną, poinformowali prezydent Wodzisławia i starosta powiatowy. Też są mieszkańcami tego powiatu i tak samo jak o innych mieszkańców naszego powiatu, staramy się i o nich i nie wyobrażam sobie, że w takiej pozostałej sytuacji nie bylibyśmy w stanie albo odmówilibyśmy im pomocy i opieki. Obiekt został użyczony staroście, który w dalszym ciągu będzie prowadził ten ośrodek. Dla uchodźców nic się nie zmienia. Przyzwyczaili się tu i już wszystkim bardzo podoba się za dużo ludzi, którzy pracują różne sklepy, to jakieś to firmy, to no, za dużo ludzi pracuje. Prezydent Wodzisławia mówi wprost, że działanie niektórych radnych było celowe. Chcieli zaszkodzić osobom pomagającym Ukraińcom. Sytuacja, która się wydarzyła, jest prywatną zemstą przewodniczącego Rady Miasta kierowaną w konkretne osoby pracujące w bursie. Mam na to dowody. Ostatnie dni tym bardziej pozwoliły mi poznać otoczkę całej sprawy. Jeżeli te słowa wywołają konsekwencje w postaci procesu, jestem do niego gotowy z dowodami. Miasto chce przygotować ukraińskie rodziny do opuszczenia tego miejsca, jednak ma się to dziać stopniowo. Będziemy starali się tak naprawdę te panie, bo to są głównie oczywiście panie, usamodzielniać, pomóc w znalezieniu mieszkania, być może wspólnych mieszkań, żeby mogli mieszkać. Na razie osoby, które uciekły ze swojego kraju przed wojną, mogą nadal spać spokojnie do 31 marca i są naprawdę wdzięczne, że z bursy nikt ich nie wyrzuci. Nowa taryfa biletowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nie wejdzie w życie, jak zapowiadano 16 stycznia. Na bilety z oferty podróż start-stop pasażerowie będą musieli poczekać prawdopodobnie do końca lutego, a wszystko za sprawą opóźnień w uruchomieniu nowej aplikacji, które mają być w niej dostępne. Ta, jak podkreślają przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jest ciągle w fazie testów. Tam będą dostępne również inne rozwiązania, jak chociażby ta opcja, że dokonując kilku przejazdów w ciągu dnia, korzystając z aplikacji, nie zapłacimy za te bilety więcej danego dnia użyte niż wynosi cena biletu dziennego. Obecnie to jest 12 zł. To znaczy pod koniec dnia system policzy wszystkie nasze przejazdy. Po pierwsze wybierze najbardziej korzystną cenowo opcję dla nas, a jeśli suma tych biletów przekroczy 12 zł, te opłaty zostaną anulowane. A z konta pasażera pobranych zostanie wyłącznie 12 zł. Jednak równie atrakcyjne cenowo dzięki aplikacji mają być tak zwane bilety krótka podróż, obowiązujące przez 5, 10 i 15 minut. Oferta ma zachęcić mieszkańców metropolii do korzystania z komunikacji miejskiej. Będą one odpowiednio tańsze niż obecnie najtańszy bilet. Bilet 5-minutowy docelowo kosztować będzie 2 zł w opcji normalnej. Choć na pierwsze 3 miesiące działania tego systemu przygotowujemy też promocję, to znaczy będzie ten bilet dostępny już za złotówkę. A pamiętajmy, że mówimy o biletach normalnych. Bilety ulgowe będą jeszcze oczywiście o połowę tańsze. Pierwotnie uruchomienie nowej taryfy wraz z nową aplikacją na telefon zapowiadane było na grudzień ubiegłego roku. Ta pozwolić ma pasażerowi zeskanować specjalny kod, na przykład autobusu, dzięki któremu wsiadając i wysiadając system automatycznie pobierze z konta odpowiednią kwotę za krótki przejazd. Pasażer nie będzie musiał więc się zastanawiać, jaki bilet powinien kupić. Nowy system będzie obsługiwany również przez kartę Kup. Wiele wskazuje na to, że już wkrótce mieszkańcy Rybnika będą mogli kupić węgiel w referencyjnej cenie z sąsiedniej gminy Lyski. Tak przynajmniej twierdzą rybnicy radni Prawa i Sprawiedliwości. Ale zachęcam jak najszybciej po prostu udać się do na Raciborską 20, do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, po to, żeby uzyskać stosowne zaświadczenie, które będzie później potrzebne do tego, żeby ten węgiel kupić na terenie gminy Lyski.
Później to zaświadczenie wysyła się do gminy Lyski. Gmina Lyski na tej podstawie tworzy umowę z potencjalnym, z mieszkańcem Rybnika. No i na tej podstawie zostaje później podpisana ta umowa. Później ten nabywca płaci na konto odpowiednią kwotę, no i następuje odbiór. Na razie nie wiadomo, kiedy mieszkańcy będą mogli zgłaszać się z wnioskami do gminy Lyski, ponieważ gmina nie zawarła jeszcze umowy z Polską Grupą Górniczą. W zeszłym roku władze Rybnika zdecydowały, że nie zaangażują się w sprzedaż węgla mieszkańcom, przekonując, że lepiej od miasta zrobią to zajmujące się tym firmy. Na terenie Rybnika są właściwie cztery kopalnie. Dwie bezpośrednio na terenie miasta, a dwie w pobliżu. I one do tej pory świetnie sobie z tym radziły, więc dlaczego teraz nie miałyby tego robić? Po co wywracać cały ten system, skoro on wcześniej działał? My jesteśmy w takiej sytuacji, że w pierwszej kolejności znalazł się podmiot prywatny, któremu pozwoliliśmy na to, by sprzedawał węgiel na terenie Rybnika. Niestety z jakichś powodów ten podmiot nie podpisał umowy z dystrybutorem węgla. Rządzący Rybnikiem radni nie zamierzają zmieniać swoich wcześniejszych decyzji, a działania w tym względzie radnych Prawa i Sprawiedliwości to ich zdaniem efekt zbliżających się wyborów. Musimy popatrzeć na kwestie kompetencji samorządu. Samorząd nie został powołany do tego, żeby dystrybuować węgiel. Są od tego odpowiednie firmy, spółki Skarbu Państwa, a tak naprawdę od zarania tego pomysłu, pisowskiego pomysłu na sprzedaż węgiel przez samorządy chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby zwalić potencjalną winę za brak dostępu do tego surowca właśnie na samorządy. Mimo takich deklaracji nie można powiedzieć, że zainteresowanych zakupem węgla dystrybuowanego przez samorządy w Rybniku nie ma. Na ten moment wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie zadeklarowało niewiele, bo tylko 50 rodzin. To nie są zwykłe psy. To psy, które potrafią ratować życie ludzi. Dzień dobry, służby ratownicze, jak się pani czuje? Dzisiaj w sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach ze swoimi psami ćwiczyli ratownicy z grupy poszukiwawczo-ratowniczej w Orzechu. Tak wygląda oznaczanie, czyli sygnał, który pies daje przewodnikowi po odnalezieniu osoby poszukiwanej. Dzisiaj psy weszły pod ziemię, żeby tam zdobyć kolejne doświadczenia przydatne w ich pracy, choć one tak tego nie traktują. Ja myślę, że pies lubi, bo gdyby tego nie lubił, to po prostu by nie szukał tych ludzi, bo tak naprawdę nie szuka tych ludzi z jakichś wyższych pobudek, tylko szuka, bo dostaje za to nagrodę albo w formie zabawy, albo w formie jedzenia. I po prostu dla psa to jest zabawa, jest to jego naturalny instynkt łowiecki. Poszukiwania, praca nosem, praca węchowa, więc ja myślę, że to dla niego jest po prostu duża frajda. Zresztą widać, jak bardzo są podekscytowane. Dla psów ratowniczych takie treningi są niezbędne, bo transport na miejsce poszukiwań odbywa się w różny sposób. Muszą być też przygotowane na różne warunki pracy. Czasami początki są trudne. Zdarzyło się, że szukaliśmy w zawalonym budynku, były psy, były króliki, były kury w przybudówce. Lodówka, która po zawaleniu była cała otwarta. Pies takie rzeczy całkowicie musi ignorować. Tego uczymy oczywiście. Niemniej jednak są to bardzo trudne tematy. Psy i ich przewodnicy doskonalą się latami. Im lepiej będą ze sobą współpracować, tym większa szansa, że pomoc przybędzie na czas. Mimo, że jest to szafa najwyższej klasy i do tego pilnie strzeżona, to naszej kamerze udało się zajrzeć do jej środka. Tak wygląda szafa organowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Jedyny taki instrument w Europie. Na to by można było tu zajrzeć, ale przede wszystkim usłyszeć. Pierwsze dźwięki piszczałkowych organów trzeba było czekać aż 7 lat. Prace projektowe zaczęły się bowiem w 2015 roku, a sama budowa trwała kilka miesięcy. Polegała ona na montażu wszystkich elementów, które zostały wcześniej wyprodukowane w warsztacie firmy budowniczej Szkrabl w Słowenii. Następnie wszystkie elementy zostały tutaj przewiezione, wszystkich elementów było ponad 1 000 000, samych piszczałek mamy ponad 7 000. Także we wrześniu 2021 zakończył się etap samego montażu, natomiast ostatnim etapem była intonacja i strojenie, czyli nadawanie troszeczkę takiej duszy instrumentowi, czyli każdą piszczałkę trzeba było umieścić na swoim miejscu i nadać jej odpowiednie brzmienie.
Choć jak mówi sam projektant, mimo strojenia efekt trudno przewidzieć, ocenią go uczestnicy najbliższego koncertu w katowickim Nosprze. Projektantem organów jest profesor Julian Gębalski z Akademii Muzycznej w Katowicach. Ta konfrontacja tych wszystkich rozwiązań i tak dalej, nawet wyjazdy terenowe, konfrontacja tego z istniejącymi instrumentami, dyskusje, no to była faza bardzo istotna, która przygotowała potem proces technologiczny i fazę produkcji. To są setki rysunków. Setki rysunków, których nie zrobiłoby się bez użycia współczesnej technologii i techniki kreślenia, obliczania itd. Bo organy mają aż 13 metrów wysokości, 9 szerokości oraz 6 metrów głębokości. Swoją objętością porównywane są do piętrowego domu o powierzchni ponad 150 metrów kwadratowych. Organy nie mają jednej barwy dźwięku. Możemy powiedzieć, że to jest taka trochę orkiestra zamknięta w szafie. To znaczy każdy głos jest inny, ma swój inny charakter. Niektóre głosy będą mocniejsze, niektóre słabsze, ale każdy ma swój kolor, każda piszczałka, każdy głos ma swoją duszę. Trwają ostatnie przygotowania do wielkiego koncertu inauguracyjnego, podczas którego będzie można wysłuchać utworów z wykorzystaniem instrumentu posiadającego aż 105 głosów.